Dzień dobry Państwu. To już trzeci wywiad z serii Przebojowa Polka. I spotykamy się jak zawsze w Biblarii, cudownym polskim miejscu, dzięki Annecie Kubas. I dzisiaj moim gościem jest cudowna Marzena Kolano, naturoterapeutka. I mogłabym o niej mówić naprawdę dużo rzeczy, ale myślę, że sama nam się troszkę przedstawi. Marzenko, powiedz nam coś o sobie troszeczkę. Witaj Asiu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po pierwsze, to tak jak powiedziałaś, jestem naturoterapeutką. Ja to bardzo często mówię, że no, jesteśmy tutaj, ale wchodzimy w pewne role tutaj w naszym życiu, także spełniam się w roli naturoterapeuty. Mieszkam w Dublinie od 12 lat. No co, bardzo mi było dzisiaj tutaj przyjechać i być gościem w Twoim programie. Dobrze, ponieważ jak zawsze mój wywiad składa się tak z takich trzech części, to najpierw sobie troszeczkę powiemy o przeszłości. Czyli powiedz mi, dlaczego Irlandia? Bo mnie to bardzo ciekawi. Skąd ten pomysł na Irlandię, żeby tutaj przyjechać? No bardzo, bardzo to jest takie pytanie, na które mogę odpowiedzieć bardzo krótko. Ja tutaj przyjechałam do narzeczonego. Już narzeczonego. Natomiast obydwoje wcześniej wybieraliśmy się w różne miejsca po świecie i byliśmy w Stanach Zjednoczonych na krótko, na 4 miesiące. Później bywaliśmy w innych miejscach Europy i w końcu postanowiliśmy po prostu spróbować w Irlandii. Zaczęliśmy wtedy, to znaczy ja zaczęłam wtedy studia, natomiast mój obecny mąż, Marcin, już był na trzecim roku studiów. Także zaczęliśmy próbować jakby znajdywać coś dla siebie, ale poza również ale Polską. Że studiowaliście w Polsce, tak? Tak, tak. Obydwoje studiowaliśmy w Polsce, w różnych miejscach, w ogóle daleko od siebie. Rozumiem. A powiedz, jakie były początki w Irlandii? Były bardzo miłe, natomiast od razu zauważyłam, że ten klimat jest całkowicie różny od klimatu Polski, tak? W Polsce. Przede wszystkim dużo wietrzniej, dużo mniej słonecznie, ale nam się tu spodobało, ponieważ jakby styl życia, możliwości rozwoju wydawały nam się wtedy w ówczesnym czasie po prostu większe aniżeli w Polsce, chociaż kontynuowaliśmy studia w Polsce i później już na stałe przenieśliśmy się. A pamiętasz swoją pierwszą pracę tutaj? Tak, oczywiście. Ja wtedy pracowałam w takiej organizacji charytatywnej, także Asthma Society. O, pięknie. Tak. Super. Super początki. Było tak średnio, powiem. Było średnio. Natomiast później pracowałam w Tesco jako kasjerka. Także początki jak każdy po prostu tutaj zaczyna. Oczywiście, że tak. Dokładnie. Po skończeniu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. To był kierunek ekonomia, specjalność gospodarowania nieruchomościami. Myślałam, że będę kontynuować studia w tym temacie, że zostanę rzeczoznawcą majątkowym, interesowało mnie to bardzo, lub agentem nieruchomościowym. Także tutaj coś próbowałam jakby znaleźć taką pracę, która była jakby w ramach tej takiej przestrzeni ekonomii, tak? Więc ja tutaj 7 lat pracowałam na etacie w Capita Hardset. Było bardzo, bardzo miło. Atmosfera po prostu super. Bardzo się, że tak powiem, rozwinęłam. Rozwinęłam język angielski, komunikację. Bardzo sobie cenię, że tak powiem, ten czas. No dobrze, a powiedz mi teraz, skąd się wzięła ta naturoterapia? Bo ty już oczywiście często się dzieliłaś tą swoją historią, ale myślę, że nasi widzowie z przyjemnością jeszcze raz posłuchają jej. To jest bardzo ciekawa, dla mnie inspirująca. Jak tak można zmienić nagle swój zakres, że tak powiem, zawodowy. Wiesz, tutaj jest takiej osoby, która wykonuje taki zawód, który wymaga takiego logicznego myślenia, takiego systematyczności w ogóle. Znaczy nie mówię, że naturoterapia nie wymaga, ale dla mnie to jest taka bardziej sztuka niż zawód, ta naturoterapia, wiesz? Tak jest, tak. Jest to taka, no, może tak powiem, od początku. Wydaje mi się i mam takie wrażenie, że pierwsze studia mi dużo pomagają teraz, czyli właśnie w tym logicznym myśleniu, ze względu na to, że naturoterapia to jest dziedzina bardzo obszerna. Mnie od zawsze jakby interesowało zdrowie, ale to dlatego, że w moim życiu takie miałam potrzeby. Czyli
nawet już w trakcie studiów, tak, na ekonomii, ja zaczęłam mieć swoje problemy chorobowe i szukałam rozwiązania. Ja szukałam najpierw rozwiązania w takiej medycynie tak zwanej klasycznej, tak, medycynie alopatycznej. Diagnozowałam się. Także ja też zaczynam, tak jak większość ludzi, po prostu zaczyna jakby szukać sobie, co tak naprawdę mnie, co mi się dzieje. Ja po prostu miałam swoje problemy chorobowe, których nie dano sobie z nimi rady. Więc chodziłam od jednego do drugiego, trzeciego lekarza. Zdałam sobie sprawę, że moje objawy są gorsze. Moje objawy się rozszerzają. Nie miałam tylko jednej czy dwóch symptomów chorobowych, ale to już było całe spektrum. Więc zdałam sobie sprawę, nie tędy droga. Więc ja zaczęłam czytać, zaczęłam studiować, zaczęłam poszerzać swoją wiedzę i zaczęłam eksperymentować. Na sobie? Na sobie, oczywiście, że tak, na sobie. Więc w trakcie tych moich eksperymentów odkryłam, że jest przede mną taka ogromna dziedzina, jaką jest medycyna. Ale nie naturalna, tylko medycyna. Czyli metody, które jakby sprawiają, że czujemy się znacznie lepiej, mamy lepsze wyniki i jesteśmy zdrowsi. Więc, bo kiedyś, w ogóle bardzo fajna anegdota, kiedyś medycyna była jedna. I możemy się o tym dowiedzieć, możemy zerkać do różnych przeróżnych... Wszyscy zwracają uwagę na to holistyczne podejście. Oczywiście, oczywiście. Czyli już mówi, tak. Tak, medycyna powinna służyć zdrowieniu. Nie powinna służyć do tego, żebyśmy się leczyli latami. Natomiast ja właśnie byłam w takim punkcie, że zdałam sobie sprawę, że jeśli będę podążać tylko jedną metodą, to po prostu będę cały czas uwikłana w tak zwane leczenie. Mi się to w ogóle nie podobało. Ja troszeczkę Cię obserwuję od dłuższego już czasu i Twoją działalność i wiem, że bardzo duży wpływ na to, kim teraz jesteś, miało też to, że weszłaś na drogę samorozwoju, tak? takiej pracy nad sobą. Wiele osób jakby od tego zaczyna też zmianę w swoim życiu. Zresztą tak samo było u mnie i to nie ukrywam, że mnie to bardzo pomogło. Jaki to na Ciebie miał wpływ? Na początku ja zaczęłam eksperymentować, mogę powiedzieć tutaj naprawdę z przekonaniem pełnym, z produktami suplementacyjnymi. Tak? Nie miałam nikogo, kto by mi powiedział, Marzenka, nie możesz tutaj teraz tego wprowadzić, na przykład w Twoim żywieniu, ponieważ to Ci szkodzi. Nie miałam takiej osoby. Po prostu ja różnego rodzaju rzeczy czytałam i zaczęłam wdrażać w życie. Więc najprostszą metodą to jest wprowadzenie czegoś do żywienia. Tak? No i zwróciłam uwagę najpierw na suplementację. A że suplementy, które kupowałam sobie, były firmy, która działa w systemie network marketingu, to od razu jakby zobaczyłam, że jest coś takiego jak rozwój osobisty, tak? Zapraszano mnie na szkolenia, na spotkania i zaczęłam po prostu czytać różne książki z rozwoju osobistego, jak Robert Kiyosaki, prawda? Bogaty ojciec, biedny ojciec. To pozwól mi jeszcze teraz, pozwól mi zadać to pytanie. Ja zawsze pytam swoje rozmówczynie o trzy książki, które wywarły ogromny wpływ na jej życie. Jakie to będą dla Ciebie książki? Masz takie trzy ulubione, czy jest ich więcej? Oczywiście, ale takie najulubieńsze. Mhm. Jest ich więcej i właśnie mogę podzielić książki właśnie na początku z tego zakresu rozwoju osobistego. No i tutaj Robert Kiyosaki naprawdę dał mi do myślenia. Kwadrant przepływu pieniędzy. Przede wszystkim, żeby zobaczyć, że nie tylko możemy żyć w jednym tak zwanym systemie pracy. To najważniejsze. Później jedna książka wywarła na mnie bardzo duży wpływ. To jest książka Gary'ego Klenera, Jedna rzecz. Ponieważ ja jestem multitasking, czyli zajmuję się w jednym czasie różnymi rzeczami i to mi w ogóle zawsze przeszkadzało. Więc po przeczytaniu tej książki zdałam sobie sprawę, że jeśli coś robię, to mam robić jedną rzecz w jednym czasie. To mi bardzo dużo pomogło. No i oczywiście Mateusz Grzesiak, Ty myśl, bo zrobię to za Ciebie. To była bardzo fantastyczna książka, więc mówię, z tego takiego tematyki rozwoju osobistego mogę powiedzieć, że właśnie Kiyosaki, Grzesiak i przeróżni inni oczywiście też. Natomiast
jeśli chodzi z naturoterapii, no to już zaczęły być takie bardziej poważniejsze, już bardziej tematyczne książki. No i tutaj mogę się, to tutaj mogę, że tak powiem, całą gamę, paletę wymieniać książek po. Może powiem. Moi guru, jeśli chodzi o tematykę parazytologii. Uwielbiam ten temat, czyli wszystko, co jest związane z organizmami żywymi w naszym ciele, tak? No bo nie jesteśmy sterylni, czyli przede wszystkim Hulda Clark, Nadjeżda Siemionowa, Gennady Małachow, czyli po prostu trzech specjalistów, jak zauważyłaś po nazwiskach, to jest ze wschodniej granicy, prawda? Bardzo sobie cenię Nataszę Campbell-McBride. To jest lekarka Rosjanka, która pokazała mi, są takie jej dwie najlepsze książki. Put Your Heart Into Your Mouth i druga Good End Psychology Syndrome. Te książki pokazują, jak bardzo jesteśmy powiązani, nasz mózg, tak, jest powiązany ze zdrowiem naszych jelit. I odwrotnie, czyli to jest po prostu takie ogromne połączenie, które mamy i dlatego się mówi, że mamy drugi mózg. Ja bym powiedziała, że jelitka to jest nasz pierwszy mózg, a tutaj jest drugi. Natomiast zostajemy przy tym normalnym no, właśnie to podejściu. To, co powiedziałaś o tym drugim mózgu, a propos jelit, to ja też się interesuję trochę żywieniem zdrowym i staram się wprowadzić jakieś zdrowe nawyki do swojego żywienia i czytam dużo książek na ten temat. One są pewnie nie są tak bardzo specjalistyczne i naukowe jak twoje, są takie bardziej dla, że tak powiem, dla ludu, ale tam bardzo często spotykam się z taką teorią właśnie, że żołądek to jest nasz drugi mózg, tak? I żołądek jelita. Nie zdajemy sobie sprawy, jak to jest bardzo powiązane i jaki to może mieć wpływ na nasze zdrowie, tak? Tak. I potwierdziłaś to. Ostatnie badania pokazują, że to, jaką florę bakteryjną mamy, wpływa na nasze samopoczucie, na nasz nastrój i na sposób zachowania. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe. Jeśli ktokolwiek będzie jakby przypatrywał się albo chciał wspomóc siebie, no to niech zwróci uwagę na sprawę po prostu brzuszka. Tak? A ciekawa jestem, jaki smak ma dla Ciebie życie? Smak? Różnokolorowy. Obecnie różnokolorowy, nie ma jednego, nie ma czegoś takiego jak czarne jest czarne, białe jest białe, jest po prostu wiele kolorów. Także. A czy masz jakąś swoją rutynę dnia? Mam, tak. Ze względu na to, że mam dwójkę dzieci, dwie córeczki, to po prostu po wstaniu oczywiście wszystko się kręci wokół moich córeczek na początku dnia, natomiast już mam taką swoją rutynę, staram się wcześniej troszeczkę wstać i wpłynąć na to, żeby ten dzień był pozytywny, żeby ten dzień był taki radosny. I w jaki sposób się wspierasz? W jaki sposób się wspieram? Najważniejsze jest nawodnienie, tak? Okay. Samego rana. Czyli jeśli ktoś mnie zna albo ktoś ze mną współpracuje, to wie, że ja uwielbiam robić różnego rodzaju roztwory, czyli wodne roztwory, które wspierają po prostu nawodnienie organizmu. To mogą być przeróżnego rodzaju dodatki do wody. A tak? Czy mogłabyś nastawiać taki właśnie przepis dla każdego, kto mógłby stosować go rano, jeżeli na przykład ktoś chciałby pójść twoją drogą, tak? Albo w jakiś tam sposób spróbować skopiować te dobre wzorce. Dobre wzorce. Może tak szybciutko powiem tylko, że bardzo ważne, jakbyśmy sobie uświadomili, jakie pH żołądka powinniśmy mieć. Pewnie zasadowe, jak znam życie, czy nie? Nie, odwrotnie, kwaśne. Czyli kwaśne. Powinniśmy mieć bardzo kwaśne środowisko w żołądku, czyli między około 1 a 3 pH. I w tym środowisku idealnie trawią się nasze białka. I teraz tak, przez całą noc my mamy mniej więcej wyższe pH w środowisku żołądka, dlatego nad ranem fantastycznie jest właśnie do szklanki wody dolać sobie po prostu odrobinę cytrynki i ja w obecnym czasie bardzo często radzę dodać sobie odrobinę zakwasu, czyli coś, co ma bardzo kwaśne pH, tak? Czyli na przykład to może być witamina C, to może być ocet jabłkowy, to mogą być na przykład woda z ogórku, woda z kiszonej oczywiście, woda z kapusty kiszonej. Czyli my jakby zakwaszamy wodę i pijąc ją wspieramy od razu produkcję kwasu solnego. Super. Czyli przygotowujemy ten żołądek do pracy,
Okej. I jeśli będziemy sobie pić taką wodę przynajmniej pół godziny wcześniej, przed jedzeniem, to zauważymy po pewnym czasie, jak fantastyczne mamy trawienie, jak wesprzemy to trawienie. I później oczywiście nasze jelitka nam się odwdzięczą. Super, ja na pewno z tego skorzystam. Tym bardziej, że uwielbiam kiszoną kapustę, uwielbiam ogórki kiszone i sobie nie wyobrażam życia. Cieszę się bardzo, że tutaj w Irlandii jest tak dużo polskich sklepów, gdzie możemy to kupić, bo tutaj inaczej byłoby trudno, żeby gdzieś tam, nie wiem, w irlandzkich sklepach. Ja muszę powiedzieć o tym, że Irlandczycy nie znają czegoś takiego jak kapusta kiszona, prawda, ogórki kiszone, natomiast oni są specjalistami od robienia octów jabłkowych. Także bardzo fajnie, tak? Pójść sobie oczywiście na jakiś właśnie targ, zapytać się lokalnych sprzedawców jabłek, czy znają kogoś, kto robi octy jabłkowe i zamawiać sobie. Można sobie też samemu zrobić octy jabłkowe, ale to już... Jeśli chodzi o diety, to dieta, w ogóle słowo dieta, ma takie dla mnie pejoratywne po prostu znaczenie. Okej? Dlatego, że diety zaczęły być modne w pewnym okresie, to było kilkanaście lat temu, gdzie w dietę trzeba wejść, dietę trzeba prowadzić i od razu przychodzą stereotypowe myśli. Muszę ograniczać się w tym, muszę odsunąć całkowicie pewne produkty, muszę mniej jeść, dieta MZ to jest taka podstawowa dieta, tak? Ja wychodzę z tego stereotypu i nie nazywam stylem życia jakimiś dietami, czyli na przykład ktoś nawet jak ma wskazanie do stosowania pewnych produktów, to naprawdę bardzo często omijam słowo dieta. Dlatego, że warto to zastąpić podejściem żywieniowym. Dlatego, że ja współpracuję głównie z osobami chorymi, to właśnie zaszczepiam w nich to takie ziarenko świadomości, że to podejście żywieniowe nie może być stosowane przez 2-3 miesiące, tak jak na przykład tak zwana dieta, żeby się odchudzić, tylko przez całe życie. Tylko warto się nauczyć. Czyli dlatego ja weszłam w tematykę naturoterapii, która zawiera w sobie dietetykę, natomiast to ma być nauka sposobu żywienia, a nie wprowadzenie tylko i wyłącznie rozpisanej diety. I to jest moje podejście. Wiele osób może się zgadzać, wiele osób może się nie zgadzać, natomiast to bardzo fajnie działa. Jeśli dana osoba ma objawy chorobowe i chce po prostu uzdrowić swój organizm, tak, swoje zdrowie odzyskać, to warto, żeby zaczęła się edukować. I ja właśnie w tym pomagam. Więc taka współpraca to nie jest współpraca na 2 tygodnie, to jest współpraca nieraz na kilka miesięcy. Więc takie jest moje podejście do tak zwanych diet. Natomiast podejścia żywieniowe, które zawierają w sobie dieta albo diet, prawda, no ona... Na przykład GAPS diet, tak? Good and Psychology Syndrome diet. No jest to pewna tak zwana dieta, ale ja to nazywam właśnie podejściem żywieniowym, więc myślę, że dla każdej osoby ważne by było zaznajomienie się z kilkoma podejściami i wybranie przy pomocy właśnie naturoterapeutów czy dietetyków odpowiedniego podejścia. Można również łączyć pewne elementy, tak? Różnych podejść. Także to jest bardzo, bardzo fajne i, no i budujemy sobie ten styl życia, styl nawyki żywieniowe, tak ogólnie nazwane. Myślę sobie, że ponieważ też bardzo się tym interesuję, że tego się nie da zamknąć w jakimś jednym zdaniu, to po pierwsze, a po drugie, to jest tak jak ty powiedziałaś, przede wszystkim najważniejsza jest edukacja. Czyli zanim wybierzemy to, co jest dla nas dobre, jeżeli chodzi o jedzenie, powinniśmy o tym jedzeniu i o tym, w jaki sposób ono się trawi w nas i w jaki sposób wpływa na nas, bo po prostu powinniśmy coś wiedzieć. No niestety nigdzie nas tego nie uczą, a to ogromna szkoda, bo myślę, że to jest bardzo ważna wiedza dla nas jako dla ludzi, tak? Że, no bo to jest jeden z najważniejszych naszych procesów życiowych, dzięki któremu no, funkcjonujemy, tak? A tu się okazuje, że jakby mamy jak najmniej o tym wiedzy, tak? I w sumie myślę, że dobrze, że teraz tak się dużo o tym mówi i dla każda osoba, która szuka swojej drogi i jest dociekliwa, to na pewno tą drogę znajdzie. To znajdzie. I ważne, żeby pomyśleć sobie o tym żywieniu, o tych produktach spożywczych, żeby się tak zatrzymać. Ja tak jak z trzeciej, przepraszam, z
tak jakbyśmy na przykład wyciągnęli sobie, prawda, coś do zbudowania sobie posiłku i stanęli obok i zastanowili się, co my tutaj mamy. To jest bardzo fajna taka technika. Ostatnio czytałam książkę, już nie pamiętam teraz tytułu, bo strasznie dużo ich czytam, ale jak przeczytałam, w jaki sposób cukry się trawią i jaki mają wpływ na organizm, uwierz mi, od razu mi się odechciało czekolady, naprawdę. Po prostu byłam ogromnie zaskoczona, jaki mają wpływ na nasz organizm, jaki mają w ogóle wpływ na nasze emocje. To jest po prostu niesamowite. Nie, w ogóle nie zdawałam sobie z tego sprawy, że cukier może mieć taki wpływ na nasze emocje. Tak, także... ale to nie tylko chodzi o poziom cukru we krwi, ale o to, jak one wpływają na naszą florę bakteryjną. Oczywiście, że tak. Ojej, no to jest niesamowite, tak, dokładnie. Po prostu po tym, jak człowiek ma taką wiedzę, to naprawdę, jak nawet widzi słodycze, to wcale nie ma ochoty, żeby je zjeść, tak? A muszę ci powiedzieć, że jak mam takie okresy dłuższego niejedzenia cukru i zdarza mi się na przykład coś zjeść słodkiego, to od razu czuję, że to jest dla mnie za słodkie. To jest, inaczej, inna jest słodycz owoców, a inna jest taka słodycz jakby... no sztuczna, która jest wyprodukowana gdzieś tam przy użyciu różnych takich składników, tak. No, niekoniecznie dobrych dla nas, tak? A jak zrobisz sobie jakąś słodycz w domu, to to będzie słodkie i zdrowe i będzie po prostu korzystne. Dokładnie. Prawda? Więc im ktoś na przykład częściej robi słodycze w domu, a później sobie kupi coś, no to zauważa, że jednak z korzyścią będzie coś zrobić dla siebie, prawda? Czyli spędzić troszeczkę tego czasu. Do czego wszystkich zachęcam. Myślę sobie, że każda przebojowa Polka ma wizję siebie za kilkanaście lat. Jaką wizję ma na siebie Marzena Kolano? Wizja jest... Oczywiście, no powiedz nam to, co możesz powiedzieć. Co nie chcę tutaj, żebyś odkrywała jakieś takie swoich, ale tak ono... Wiesz, ja na przykład chciałabym napisać książkę kiedyś w przyszłości, bardzo. Mam nadzieję, że ją napiszę. To ja odkryję rąbek tajemnicy, ja już zaczęłam pisać książkę. Wow, to ja już jestem pierwszy czytelnikiem. Także będzie ona, nie wiem jeszcze kiedy będzie, ona wyszła po prostu naturalnie, temat jest szeroki, który chciałabym przekazać ludziom. To po pierwsze, czyli jestem w trakcie pisania książki, nie pytajcie mnie o datę premiery i w ogóle, bo to jest nie do ogarnięcia jeszcze dla mnie, po prostu ja ją piszę. Natomiast jak się widzę, ja myślę sobie, że ja się spełniam codziennie. Ja jestem szczęśliwa tu i teraz i oczywiście mam swoje pewne marzenia, pewne szerokie cele. Ostatnio zakupiłam mojej córeczce taką zawieszkę na ścianę. Jest tam napisane, jeśli twoje marzenia cię nie przerastają, to są za małe. Po prostu tak mi się to spodobało, że postanowiłam to mojej najstarszej córeczce podarować, żeby miała koło, na ścianie koło łóżka. Żeby zauważyła też, że jej mama ma niewyobrażalnie duże marzenia i realizuje je krok po kroku, tak jak mogę w danym momencie. Sprawa moich córeczek i w ogóle ich wpływu na moje życie to jest też odrębny temat, może być na inną rozmowę. Także ja mam takie po prostu postanowienie. Jestem tutaj i teraz i realizuję swoje cele, które mam na dzisiaj i na przyszły miesiąc. Natomiast rozpisane marzenia, no bardzo duże, ale nie będę ich zdradzać. Czekamy z niecierpliwością na książkę, teraz już będziemy Cię mogli tutaj trochę, że tak powiem, pushing robić na Ciebie, żeby ta książka była szybko. Dzięki. Ale oprócz tego, że wspieramy się wewnętrznie, to możemy też się wspierać mentalnie. Co Ty na przykład sądzisz o medytacjach i afirmacji? To jest bardzo dobra metoda na zatrzymanie, tak, na tu i teraz. Ostatnio napisałam bardzo ważnego dla mnie posta i ważnego dla moich klientów, którzy mają na przykład chorobę autoimmunologiczną, tak, z rodzaju autoagresji. O dziwo okazuje się, że medytacja, skupienie, zatrzymanie myśli wpływa na uruchomienie, na pobudzenie nerwu błędnego. To jest najważniejszy i najdłuższy nerw w naszym organizmie. On odzwierciedla doenergetyzowanie całego układu trawiennego. Czyli możemy sobie tutaj z mojej działki, tak, dać taką informację, taką inspirację, że w momencie, kiedy uspokajamy myśli, po prostu zaczynamy sobie medytację robić. Niektóre osoby w ogóle medytują, nawet nie wiedzą, że medytują. Wystarczy, że usiądą sobie w spokoju, wyłączą wszystko dookoła i po prostu zatrzymają sobie myśli. Albo skupią się na jednej rzeczy, tak? Uspokoją się. I wtedy pobudzają właśnie nerw błędny, który idzie tutaj od rdzenia przedłużonego do samej podstawy. I to ma odzwierciedlenie na przykład na rozwój, różnorodność flory bakteryjnej. W ten sposób wpływamy na dobre samopoczucie.
Pewnie mogłabyś mówić o odżywianiu w nieskończoność, ale ja bym chciała, żeby nasi widzowie poznali Cię trochę z innej strony. A jak się wspierasz mentalnie? Bo już nam dużo powiedziałaś o tym, jak się wspierasz, że tak powiem, tutaj żywieniowo, a jak mentalnie? Jeszcze wspomnę o takiej, bo w tym temacie właśnie rozwoju takiego rozwoju osobistego, rozwoju mentalnego, duchowego, to jest bardzo fajna książka. To jest książka Bruce'a Liptona, Potęga podświadomości. Ta książka pokazała mi, że my nie jesteśmy tutaj po prostu z przypadku, prawda? Przychodzimy jakby sobie... Ja to zawsze tak mówię. Ja się obudziłam w trakcie mojego życia. I mam taką swoją, taką osobistą teorię, absolutnie nie jest ona poparta, można sobie traktować to jako science fiction, ale uważam, że niektórzy ludzie w trakcie swojego życia idą bardzo tak spokojnie, delikatnie, radośnie, odkrywają dookoła po prostu to, kim są i budzą się w trakcie swojego życia. Natomiast z moich obserwacji większość ludzi w trakcie swojego życia może przeżywać jakieś traumy, jakieś załamania, jakieś kryzysy i jeśli podejdzie się do tych spraw w odpowiednim jakby nastawieniu, to te osoby dostają niesamowitego kopa. I ja to właśnie tak w cudzysłowie mówią, budzą się. Zaczynają się doświadczać, tak, zaczynają po prostu otwierać oczy. Nie to, że po prostu widzą to, co mamy materialnego, ale zaczynają widzieć takie podwójne dno, czyli być bardziej świadomi, do czego są powołani przede wszystkim. Bo odkryć swoje powołanie to jest coś fantastycznego. Tak, to prawda, tak? Zgadzam się z Tobą. Czasami jednak długa droga do tego prowadzi, ale warto tą drogę przejść, bo ta wędrówka jest cudowna, a to, co się odkryje, to już w ogóle może być mega, tak? Tak. Niesamowite. Tak. Wiele osób się załamuje. Ja takim osobom mówię po prostu, że trzeba szukać. Nie dostajemy wszystkiego na tacy. Możemy dostać coś, co my widzimy to jako coś bardzo negatywnego, ale jak tylko poprosimy o pomoc, albo właśnie ja mówię bardzo często, że warto prosić o pomoc, warto, żeby ktoś nam podsunął chociaż jedno słowo, jedno zdanie, poprowadził, prawda? Podał imię i nazwisko kogoś, kto może pomóc. To dana osoba może wyjść na taką fantastyczną drogę. Nie wiem, czy się zgodzisz z tym, ale ja to już doświadczyłam wielokrotnie w swoim życiu, że jak uczeń jest gotowy, to zawsze nauczyciel się znajdzie. Naprawdę, tak, jeżeli czegoś szukamy i potrzebujemy i wysyłamy tą naszą energię podświadomie, to jednak gdzieś to trafia i odpowiednio zostaje to odebrane i wtedy ta pomoc się znajduje. Tak, ja to nazywam intencją. Jak po prostu my wysyłamy pewną intencję, to na tym poziomie energetycznym wszystko, że tak powiem, staje się rezonansem. I później jakby przyciągamy te rzeczy, które nam są potrzebne, tych ludzi, którzy mają nas czegoś nauczyć. Rozmawialiśmy dzisiaj właśnie o tak zwanych portach, prawda? Że tak, ludzie dokładnie. To tak naprawdę takie przystanie. Możemy się jakby poznać z kimś, współpracować, wymieniać się swoimi poglądami, poznać daną osobę i po prostu zaczerpnąć coś dla siebie, tak? I popłynąć dalej. A ja jestem ciekawa, jakie jest Twoje podejście do porażki? To jest bardzo ważne. Porażki są bardzo ważne. To jest moja jedyna odpowiedź. Porażki są ważne w życiu i ponieważ jeśli my doświadczamy porażek, to oznacza, że jeszcze nie odkryliśmy rozwiązania, nie odkryliśmy właściwej drogi. Także jeśli ktoś robi te same rzeczy i widzi, że popełnia porażki i nie wyciąga z tego wniosków, to te porażki będą się ponawiać. Natomiast jeśli potraktujemy porażkę jako lekcję i wyciągniemy z tego wnioski i zaczniemy może jakąś inną drogę, tak? Albo z kimś innym, albo cokolwiek, zaczniemy się rozwijać. Ale najpierw ja mam taką metodę, że zaczynam siebie pytać. Czyli ja sama siebie po prostu pytam. Czy to Ci odpowiada? Czy czujesz się dobrze w obecnym czasie? Czy ludzie, z którymi spędzasz, to jest taka fajna wymiana, równowaga w relacjach? Ponieważ nierównowaga zawsze będzie, że tak powiem, niekorzystna dla jednej osoby na przykład.
to teraz porozmawiajmy może o tym, co jest teraz. Powiedz mi, gdzie my możemy Ciebie znaleźć i jakiej pomocy, o jaką pomoc możemy Cię prosić? Ja głównie ustaliłam sobie styl pracy online. Także miałam plan, żeby otworzyć własny gabinet. Natomiast mój styl pracy to jest całkowicie inny od typowego terapeuty. Także w skrócie, można mnie znaleźć pod moją stroną marzenakolano.com. Można wejść sobie na Facebooka, wpisać Marzena Kolano albo Infinite Progress Nutrition. To jest moja marka. Wszystkie te informacje zamieścimy w opisie do tego wideo, także... Okej, okay. Zapraszam. Natomiast w czym mogę pomóc? Pomagam, wspieram ludzi w zdrowieniu, czyli przychodzą do mnie osoby, głównie które mają jeden symptom chorobowy, kilka symptomów chorobowych, są w tak zwanych, tak, mają choroby. Ja chcę, że tak powiem, wychodzić poza nazewnictwo i poza diagnostykę, bo tym się nie zajmuję. Pomagam, wychodzę poza swoje czasami kompetencje i to, co mnie odróżnia od innych, ja robię research, głęboki research i uwielbiam. Jeszcze jakbyśmy wrócili do tematu książek, to mogłabym Ci odpowiedzieć, że moje ulubione książki to są na PubMedzie, czyli badania kliniczne. Ja po prostu bardzo często wspomagam swoich klientów, jakby podrzucając im informacje, co mogą jeszcze zrobić, jakie testy mogą wykonać, do kogo, do jakiego specjalisty mogą iść, ponieważ lekarze głównego nurtu często nie mają czasu, żeby głębiej wniknąć, prawda, w sprawę, w stany chorobowe, tylko według protokołów podążają w tak zwanym właśnie leczeniu. Zauważyłaś, że ja bardzo często, że my jesteśmy jakby otoczeni systemami, tak? Tak. Więc ja w swojej pracy wychodzę poza system. Spędzam bardzo wiele godzin we wsparciu moich klientów. Także oni wiedzą doskonale, że w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, kiedy coś jest niezrozumiałe, kiedy mają dużo pytań, po prostu mają do kogo się zwrócić. W mojej głowie jest strasznie dużo pytań do Ciebie. Mogłybyśmy pewnie tak rozmawiać cały dzień, ale o to Cię muszę zapytać. Chciałabym Cię zapytać o suplementację. Taką suplementację dla takiego, powiedzmy, no w miarę zdrowego człowieka, bo myślę sobie, że nasze pożywienie mimo wszystko jednak jest ubogie w te witaminy i mikroelementy i tutaj naprawdę powinniśmy się wspierać dobrą suplementacją. Czy według Ciebie jest jakiś taki kanon witamin, które powinniśmy zawsze mieć przy sobie? To jest pytanie do odpowiedzi na godzinę. O ja. Także Może tak, na początku powiem, że w ogóle nie powinniśmy się suplementować, tak? Aha, rozumiem. Żywienie powinno dostarczać nam wszystkich makroskładników i mikroskładników. I teraz tak, jeśli ktoś żyje w szybkim pędzie i nie zwraca uwagi na to, co kupuje, to powiem tak, że taka osoba jest skazana na suplementację. Natomiast jeśli wyłączymy sobie telewizor, weźmiemy sobie kartkę i pomyślimy, jakie produkty spożywcze ja najczęściej kupuję. I jeśli te produkty spożywcze są skrobiami, prawda? Dużo węglowodanów na przykład jemy, albo dużo cukrów, dużo produktów przetworzonych, to po prostu możemy sobie to pozamieniać. Jeśli to pozamieniamy, zaczniemy sobie inne produkty spożywcze kupować, zaczniemy sobie gotować, nawet jednogarnkowe dania, na 2-3 dni nawet, to my już więcej jakby nasycimy organizm witaminami, mikroelementami i wtedy taka suplementacja może być po prostu bardzo minimalna. To co ja, mieszkamy tutaj w Irlandii, praktycznie nie mamy źródła ze słońca jako źródło witaminy D3, więc przynajmniej powinniśmy się suplementować od września do marca, do kwietnia witaminą D3. Jeśli chodzi o inne witaminy, to witaminka C uważam, że powinna być po prostu dodana codziennie, w jakiejkolwiek postaci, ponieważ no, wiele osób mówi tak, ja zapominam w ogóle o owocach codziennie. Więc jeśli mamy możliwość i kupić sobie 5 rodzajów owoców codziennie,
to możemy sobie zaczerpnąć tego źródła, prawda, z owoców i to jest najważniejsze, to jest podstawa. Ale jeśli na przykład mamy kilka godzin, gdzie jesteśmy pod wpływem stresu, pracujemy, skupiamy się na czymś, to wystarczy, że po prostu będziemy pamiętać o witaminie C ze źródłem suplementacji. Natomiast to jest ogromny temat, suplementacja. Co jeszcze można? Tutaj wchodzimy w rozróżnienie, czy ktoś jest w pełni zdrowy, czy nie ma żadnych symptomów chorobowych, czy ktoś ma już jakieś objawy. I na przykład jeśli chodzi o probiotyki, teraz są bardzo wskazane, nawet lekarze mówią o tym, że warto sobie dodać probiotyki. Ale tutaj na przykład możemy zwrócić uwagę na kiszonki. Każda kiszonka, czyli na przykład warzywa fermentowane, mają ogrom, mają miliardy bakterii i mają większy, że tak powiem, spektrum szczepów bakterii, aniżeli nawet najlepszy probiotyk. Także mówię, wszystko powinno się sprawdzić przede wszystkim, czy dana suplementacja jest ważna dla mnie, czy jest potrzebna, czy jest konieczna i po prostu i jaka. Także myślę, że to jest indywidualna też dużo. Marzenko, na koniec proszę Cię bardzo, gdybyś powiedziała, jakie jest Twoje przesłanie dla przebojowych Polek, bo generalnie jakby zamysłem tego kanału jest inspirowanie Polek do działania, żeby ruszyły z miejsca, żeby nie bały się pójść za swoimi marzeniami i za swoimi pragnieniami. Powiem krótko, wyłączyć telewizor, wyłączyć seriale, przestać oglądać bzdur. Naprawdę, to jest bardzo ważne. Czyli jeśli na przykład Polki, przede wszystkim Polki mieszkające w Irlandii, jeśli ktokolwiek z Was ma ochotę coś po prostu zrobić w swoim życiu, zacząć się czuć lepiej, zacząć się realizować, odkryć swoją pasję, to przede wszystkim musimy się zatrzymać, tak? Musimy się zatrzymać w tym wirze, wirze życia codziennego, zastanowić się, co tak naprawdę ja lubię robić. To mogą być naprawdę bardzo, bardzo proste, przyziemne rzeczy. Odkryć radość w tym i podążać za swoją intuicją przede wszystkim. I odpowiedni ludzie po prostu przyjdą do nas, spotkamy odpowiednie osoby na drodze i zaczniemy się rozwijać. To jest bardzo, bardzo prosta odpowiedź, naprawdę. Ale bardzo cudowna, która zawiera wszystko w sobie. Marzenko, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się na wywiad. A ja, kochani, zapraszam Was do oglądania dwóch wcześniejszych wywiadów. No i oczywiście do tego, żebyście zasubskrybowali mój kanał Przebojowa Polka. I ja również dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich.